Ja pierdzielę, ale zimny wiatr. Kurwa. Jakby miał za chwilę śniegiem pierdolnąć. Ja pierdzielę, ale jest zimny wiatr. Jakby miał za chwilę śniegiem sypnąć. Muszę przyznać, że wczorajszy dzień na Uberku. Uberek zaskoczył. Mega pozytywnie. Jeździłem 2 godzinki i wyszło mi tam 35 na godzinę. Ty, ja nie wiem, czy ja się za letnio nie ubrałem, przecież kurwa ja będę. No i stwierdziłem, że skoro dałem szansę Uberowi, to dzisiaj damy szansę Woltowi jeszcze się zrehabilitować na korzyść wczorajszego Ubera. No była pogoda, bo jednak zapowiadało się na deszcz. Czasami chyba tam pokropiło. Mogło jeździć mniej kurierów jak dzisiaj. Za to Wojcik ma przewagę, bo dzisiaj ze mną jeździ mój chiński kot, który będzie machał łapką, jak mu słoneczko w dupkę przyświeci i będzie żebrało napiwki. Dobra, dupce głupoty, kurwa, z zimna mi, zimno mi jak skurwysyn. Godzinę mamy bardzo podobną, bo zacząłem wczoraj 18.10, dzisiaj 18.30, w planach też pojeździć 2 godziny. Na razie cisza. Przejadę przez Kładkę, pojadę na Kazimierz. No wczoraj mi Uber spod domu od razu wpadł. Ja pierdolę, myślałem, że jest cieplej. W sumie 11 stopni pokazuje na tym liczniku. Tyle, że wiatr jest straszny. O. Znawcy samochodów będą znać autkę, ja tam się chuja znam. A to jakaś Łada chyba, nie? Tu Żuczek. O, milicja. Tu trochę lepiej, nie wieje tak. Z tych knajp wydmuchują te wentylatory ciepłe powietrze. Posiaduwa też zamówień nie mają. Ja pierdzielę, jakbym wiedział, że jest tak zimno. To nie powstydziłbym się kaleson założyć. Na pewno rękawiczki z palcami. Policja za nami. Też chyba zobaczył. Jaki zacierz. Tylko jest nieświadomy, że policja za nim jest na manecie, leci noga na ziemi. Frakowie się nie czepiają, dopóki nie rozjebiesz kogoś. W obszarze spokojnie i chuj. Jest pierwsze. Nie wierzę. Nie wierzę. Spawiej. KFC. Galeria Krakowska. No, nie bardzo. Jak to odrzucić? Ale co to anulować? Nie będę jeździł kurwa do galerii. Nie da się chyba anulować. Napisałem na supportzie, mi anulowała to zamówienie, bo ja tego nie zrobię. Nie dostawię roweru tam, bo jest pełno złodziei koło wejścia. Odpięła mi.
No i git. Ciekawe, czy jakieś konsekwencje za to będą. Skurwysyn, jak zimno. To był bardzo głupi pomysł z tym Voltem. Odmówiłem godzinek naglowo, żeby na Volcie pojeździć pod kontencie. Kurwa, człowiek groszem nie śmierdzi, a zamiast iść co zarobić, to pod kontencik będzie jeździł. To jest ta kładka. Manualny rower, zima. Nieodśnieżone. To tu leciały największe kurwy. Od tego wszystko się zaczęło. O, możemy wpaść na kopiec na zachód słońca. Tyle dobrego będzie z tego dnia. No co, to mi znowu bonarkę wrzuci, a do galerii nie bardzo chcę iść. Ta bonarka to jest chyba druga, zaraz po Galerii Krakowskiej, gdzie więcej ludzi stoi pod wejściem niż siedzi w środku. No i co? Wola Duchacka też spokojnie. Nie wiem, może w Hucie ten Volt ma jakąś rację bytu. Trawę też miałem dzisiaj już siać. To wkurwiłem się, że wybrałem, znaczy wybrałem, w ogóle zjebałem gościa na Allegro, że kto to widział, żeby kurwa wysyłać pocztą polską paczki kurierem. Przecież to wiadomo, że tym się nie wysyła. Bo zamawiasz w poniedziałek, przychodzi w piątek. A ten mi screenshota wysłał, że przecież sam pan wybrałeś pocztę. Ja wybrałem kuriera. Ale że wybrałem kuriera Pocztexu, to już nie zwróciłem na to uwagi. Skuliłem ogon, ładnie przeprosiłem. Ojej, ty, no to powiedziałem, możemy tu gdzieś ten... No, ten... Tu mogą być grzyby. To fakt nie popadało, to... To mogą być. Ja pierdolę, takie bydle bez kagańca, bez smyczy. Bez smyczy to chuj, i tak by go nie utrzymał, ale kurwa bez kagańca. Jadę na ten kopiec, skończyłem, czy już nie za późno. Też tam u góry jeszcze może coś być, widać tego słoneczka. Wolt mi jakieś wiadomości wysyła, czy jestem tu jeszcze. No kurwa, gdzie mam być? Jeżdżę i czekam na zamówienie. Patrzcie, co się dzieje. Spóźniłem się, kurwa, 5 minut. No widzicie się, patrzę na debila, ja zapomniałem, kurwa, że ja z tym jebanym plecakiem tu jeżdżę. Kurwa. Dobra, jadę na Kazimierz jeszcze. To pojadę tu dołem, nie będę się tam po tej kostce pchał, bo no bo jeszcze odpadnie i co będzie. W tym Kazimierzu też może na jakie jedno, nie mówię czteropak, ale na jedno piwo, żeby takie zarobić. Jest pizza Hut Limanowskiego za 9 zł.
Dobra, na Zamojskiego z tym lecimy. Będzie jedna, jedyna dostawa dzisiejszego dnia, ale ten jeden wyjątkowy klient będzie zadowolony, bo będzie miał dostawę ekspresową, bo nie szkoda mi baterii już teraz. No i dobra, tylko jeszcze znać mieszkanie. Dzień dobry. Dziękuję. Do widzenia. Paragonik mam wypić. Ale pachnie, skurwysyna, ja taki głodny. Kurczę, pod ostatnim filmem tu komentarze. Super odcineczek, fajny odcinek, pozdro mordu. Dzięki za te komentarze. Miło jest czytać. Zazwyczaj publikuję filmy. Znaczy publikuję, no one się publikują o 18 ostatnio. Ja w tym czasie jeżdżę i podczas jazdy sobie je czytam. To aż się chce jeździć, nie? Mimo że robię jedno zamówienie na 1,5 godziny, to się Micha cieszy. No tylko jakie będą komentarze, jakie takie coś kurwa wrzucę. Tu nie ma co oglądać. Nawet Kitek mówi, że nic z tego nie będzie. Łapką nie rusza. Jest zamówienie, a ja na skrzyżowaniu. McDonald's mateczny. Wracamy. Wracamy do gry, widzowie. Kurwa, byłem tam przed chwilą przecież. Ja pierdolę. Zostało pół godziny. Czy Volt pokona Ubera? Tak, zesra się kurwa. Nie, w ogóle baterii to ja mam mniej po 1,5 godziny jazdy dzisiaj niż wczoraj po 2,5. Zaprosić 113 volta? No. Moje. Na Antoniego w Stawarze. Gdzie to jest? Na getto.
Jakie getto. Jakieś koło rękawki chyba. Według apki mam być tam za 8 minut. Jest 5 po, czyli 13 po 8. Zobaczymy, o której będę. Jestem 8 po 5 minut przed czasem. Dzień dobry. Jedno i drugie. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki, do widzenia. Jeszcze mam 20 minut. Jadę na dół. Jadę w tego kazika w końcu, bo dojechać nie mogę. Jest Józek w całej okazałości. No, oczywiście jest jebane najładniejsze w Krakowie. Jakieś mariackie. Zapachniało takimi ziemniaczkami z ogniska, z żaru. Ja nie wiem, czy faktycznie tak pachnie, czy mi się dupcy już, bo z głodu. Nie chcę się już na rynek jechać, kółka robić. Coś jest. Z Podgórskiej na Zabłocie. No to do domu akurat. Jak znalazł zamówienie? Pewnie Maczek z galerii. Pizza Hut. Jeszcze lepiej, nie trzeba będzie do góry wyjeżdżać. Nie, to z Czedychy będzie. Też stoliczki porozkładali. Dobry. Jaki numer? Volt 548. To jeszcze trzeba chwilkę poczekać. Tak, 5 czy 20? No mam 3 pizze w plecaku, 2,40 chyba, 1,30. Jestem tak kurwa głodny, że zaraz mogę mieć awarię pojazdu. Gość wyskoczył znienacka, nie nagrałem dostawy. Wiem, jak to wygląda teraz, kurwa, jak mówiłem o tym, że opierdolę na kolację, ale mogę wam pokazać, że mam pusty plecak.
Kolejne mi teraz spadło, ale już jest po czasie. Teraz tutaj mogą trąbkę cmoknąć. To mnie chce zabić, kurwa, na drugą stronę miasta, więc... Sorry, Gregory. Narka.